czele myślącym. Frontowcy w dalszym ciągu jesteśmy na terenie Republiki Białoruskiej. Arwid, o której przybyliśmy na granicę białoruską? 12 w nocy w dniu wczorajszym. 12, a dzisiaj? Dzisiaj jest godzina 10. Dnia dzisiejszego. I od tego czasu, kochani, po wyjeździe z Wałkowyska, to ile tam, 30 km stąd, tak. Jesteśmy dzisiaj tu na granicy, stoimy i czekamy. Na co, Kasiu, czekamy? Czekamy na to, jak na tej tablicy pojawi się nasz numer rejestracyjny wozu i dopiero samochodu i dopiero wtedy możemy jechać na granicę, odprawę białoruską, później polską i możemy pojawić się w Polsce. W międzyczasie oprócz nas to nie było tak, że tylko my czekamy. Pokaż, Kasiu, ile tu czeka. I ciężarowych, osobowych. Chłopaki niejednokrotnie mówią, że były takie dni, gdzie czekali 12 dni, gdzie był czas, Kasiu, proszę z powrotem, gdzie był czas, że 12 dni żeśmy czekali na tej granicy. No teraz dodatkowo trochę więcej osobówek dołączyło się, no i teraz zaczyna być problem, że osobówki także czekają po stronie białoruskiej na wjazd lub wyjazd, bo to na jedno, lub wyjazd do Polski. Co się dzieje, dlaczego tak jest i gdzie my w ogóle jesteśmy? Tu jest tak zwany, przed granicą, punkt jak gdyby rejestracyjny. Tam się zachodzi do takiego biura, daje się swoje dokumenty, dowód rejestracyjny i dostajemy numerek, karteczkę, kiedy się wyświetli i wówczas, żeby nie blokować granicy tego wąskiego gardła, myśmy już parę razy tam byli, rozmawiali, patrzyli, żeby nie blokować tego gardła, zgodnie jak ten numerek zostanie wyświetlony, myśmy wczoraj mieli 140, tak? I wówczas po wyświetleniu udajemy się na granicę do odprawy paszportowej. Dlaczego jest ten punkt tutaj kontrolny, kontaktowy, rejestracyjny i taka trwa procedura? Z prostej, kochani, przyczyny. 7 przejść granicznych ruchu kołowego zostały tylko na terenie między Rzeczpospolitą a Republiką Białoruską tylko 2. Białorusini proszą uaktywnienie wszystkich przejść granicznych i swoje przygotowali przejścia graniczne. Wszystkie. Łącznie z tą Kuźnicą Białostocką, gdzie był bój. Tam jest wszystko przygotowane po to, żeby można było na stronę polską przejechać i uaktywnić te przejścia graniczne. Z naszej strony nie ma odpowiedzi. Pozostajemy tylko przy tych 2 przejściach. No, komuś widocznie na tym zależy, żeby tak uprzyjemnić nam wszystkim tutaj ruch. No, najwyraźniej nie jest to przypadkowe. Zgadza się, Arwid? Tak, najbardziej. Tak, dokładnie. I teraz, skoro są te 2 przejścia graniczne, to po stronie, tutaj mamy białoruską, i po stronie polskiej co się odbywa? Szczegółowa kontrola. Tak jak rozmawiałem z kierowcami, to ta kontrola polega na tym, że 3-4 kontroluje i ten kierowca mówi, to tak jakby oni jeden drugiemu nie wierzyli. Ja mówię, wiesz, nie chodzi o to, że jeden, przetrząsają, 3-4 potrafi każdy od siebie zabrać czas i przetrząsnąć. Nie chodzi, że oni nie wierzą. Oni mają taki rozkaz, taki prykaz, żeby utrudniać, żeby tego nie udrożniać. I tyle jest w stanie ze strony białoruskiej pojazdów trafić po tym punkcie rejestracyjnym na granicę, żeby tam jej nie zblokować, bo tu się w kolei parkingi i tam dalej czasami nawet na drogach stoją, blokuje, ile odprawy będzie po stronie polskiej. Jeżeli polska przepustowość nie jest w stanie przepuścić tych samochodów, odprawa tam długo trwa, no to stoi się godzinami, a czasami dniami. To jest bardzo ważne, żebyście Państwo wiedzieli, o co w tej grze na granicy, o to w tej grze politycznej, o to
między Polską a Białorusią, oczywiście ze strony polskiej, oczywiście ze strony polskiego rządu, bo naprawdę, czy możemy coś zarzucić władzom białoruskim? Nic. Nic! No po prostu one wykonały, myśmy to samo sprawdzili. Rozmawialiśmy po kolei, tu z tymi urzędnikami, osobami, pogranicznikami, no taki, Polakami, kierowcami, zobaczcie, tutaj Kasiu pokaż. Za tobą kierowca stoi, rejestracja, jedna, druga, trzecia, ile Arvid tutaj samochodów naszych polskich stoi? Koło 40%. 40% to są pojazdy z Polski, jednocześnie co koledzy mówią kierowcy, że kochani, jak za przejazd, fracht, jakbyśmy to sobie powiedzieli, ich żargonem, jak do tej pory, no było załóżmy, 100% kasa, no nie, gdzieś to kosztowało, to dzisiaj już to praktycznie 60 parę, 70%. Przestaje się to totalnie opłacić. No ktoś jest w stanie w ten sposób sztuczny oczywiście cały ten ruch zamrozić, zohydzić. No ale teraz jest pytanie, wszyscy sobie zadajmy. No, po co my tu stoimy? Po co noc żeśmy w samochodzie przebyli? Zadajmy sobie pytanie, kochani. No w czyim to jest interesie? My tracimy czas, wszyscy tracą czas, pieniądze. Czy to w interesie nas, obywateli? Czy w interesie naszego państwa? Czy to państwo polskie działa w naszym interesie, robiąc w ten sposób? Bo ja rozumiem, gdyby to robiła strona białoruska, no wszystko jest jasne, niedobrze i tak dalej, wszystko jest w porządku, tak? A jeżeli to my sami robimy, wbrew własnym interesom naszych obywateli, no to w tym wypadku widzimy, jak to jest naganne ze strony i antypaństwo się tworzy. I to kolejny macie państwo dowód, przykład. Co jeszcze tu chcesz dodać, Arvidzie? Myślę, że nie ma już nic do dodania. Arvid jak zwykle, pan chorąży jak zwykle, nie ma nic do dodania. Ale powiedz jeszcze jedną rzecz. Z wczorajszych naszych rozmów, które przeciągnęły się, tak jak powiedziałeś, do 12 w nocy, bardzo miłych tutaj z władzami Wołkowyska. Jakie odniosłeś wrażenie z punktu widzenia takiego stosunków międzyludzkich, relacji między nami, narodami? My jesteśmy Polakami, oni są Białorusinami. Twoje osobiste. Odniosłem bardzo dobre wrażenie. Białorusini są jak najbardziej pozytywnie nastawieni do Polaków, w przeciwieństwie do naszego rządu zarządzającego obecnie w Warszawie. No tak. To krótko i treściwie, nic dodać, nic ująć. Czołem. Żegnamy, no frontowcy będą szli na granicę.